Witajcie, drodzy kochani. Ja wcześniej nagrałem kilka takich filmików na temat podróży w czasie, na podróży do roku 9427 i na rok 10000, ale stwierdziłem, że musimy żyć tu i teraz. Czyli po prostu dobrze jest wiedzieć, jaka będzie technologia, dobrze jest wiedzieć, jakie to będzie to wszystko, ale stwierdziłem, że po prostu nie warto udostępniać tych danych publicznie. Stwierdziłem, że to po prostu nie jest potrzebne. Musimy raczej skoncentrować się tu i teraz i zadbać o nasz rozwój duchowy tu i teraz. Dlatego chciałbym powiedzieć, że życie duchowe w jodze, w medytacji jest bardzo nam potrzebne. Rozmawiałem z moją znajomą z Anglii i stwierdziłem, że po prostu ludzie niekiedy mają dużo stresu tam, gdzie pracują, tam, gdzie żyją. Niekiedy muszą mieszkać z osobami, których tak naprawdę nie tolerują, ale przez jakiś układ życiowy po prostu muszą z tymi osobami przebywać. I wiele osób tak naprawdę cierpi z tego względu, że muszą pracować w takich, a nie innych warunkach. Nieraz ta jest praca nie jest zbyt łatwa, jest osobami, które mają jakiś uszczerbek na zdrowiu, czy to psychiczny, czy to w jakikolwiek inny sposób, czy to jest uszczerbek fizyczny na zdrowiu. Także wiele osób tak naprawdę pracując w Anglii czy w Niemczech cierpi. Muszą po prostu ścierpieć. Niekiedy to są niewygodne godziny. Ja znam osoby, które robią nocki. Są to młode dziewczyny. Pracują po nocach w Anglii, czy to w Niemczech również. I po prostu to życie materialne musi się, drodzy kochani, zrozumieć, że jest pełne cierpienia i niewygód. I żeby jakoś przeżyć to życie, najlepiej po prostu poszukać takiej formy życia i pracy, która jakby nie oddziaływuje na was w sposób negatywny. Jesteście w swoim życiu po prostu osobami szczęśliwymi, pełni szczęścia, pełni zrealizowanymi. To dla was jest taka instrukcja. Nie możecie robić coś, co wam jest niewygodne ze względu na kasę, na pieniądze tylko, ponieważ to tak naprawdę nie przyniesie wam jakichś pozytywnych energii, nie przyniesie wam jakiegoś awansu duchowego. Jeżeli tak naprawdę chcecie, to możecie nad tym pomyśleć i zmienić swoje życie w takim trybie, żeby ono było dla was takie pełne realizacji i w pełni szczęśliwe, gdzie możecie po prostu w tym samym momencie realizować się duchowo i jak również poszerzać swoją wiedzę, swoje zakresy wiadomości, swoją jogę, medytację. Możecie po prostu poszerzać przede wszystkim waszą wiedzę na temat tego świata materialnego, czym jest ten świat materialny, czym jest ten świat duchowy. Ja tutaj przed chwilą nakręciłem taki filmik o takiej pewnej pani, która ma pieczenie w ciele, w różnych częściach ciała, czy to nogi, czy to głowa i tak dalej. Musicie jeszcze wiedzieć, że są istoty, które po prostu manipulują ludźmi, a manipulują ludźmi z tego względu, ponieważ jakby te istoty wiedzą, że dana osoba jest niedobrą osobą i po prostu lgną do takich negatywnych energii i w jednym momencie, w jedną noc wszczepią jakiś chip danej jednostce i po prostu ją kontrolują i powodują bóle, powodują pewne zmiany w organizmie ludzkim i tak dalej, i tak dalej. Także takich istot z innych planet, które to robią, jest coraz więcej i żeby nie być po prostu ofiarą takich złych istot, trzeba być dobrą osobą. Dobrym osobom, które mają dobrą świadomość, takie rzeczy się nie zdarzają. Jeżeli my mamy dobrą, czystą świadomość usytuowaną w Bogu, na pewno taka istota do nas nie przyjdzie, ponieważ mamy silne pole aury. Jesteśmy pod pewną protekcją naszej energetyki, także nam się to nie może zdarzyć. A jeżeli osoba ma jakąś jakby słabą aurę, nie robi rzeczy tak jak powinna w tym świecie materialnym, no to wówczas przychodzi taka istota i zaszczepi chip. Zaszczepi chip i kontroluje daną jednostkę tutaj na tej planecie. Dlatego, drodzy kochani, ja jeszcze raz wam chciałbym przekazać, że musicie szukać takiej formy waszego życia, gdzie po prostu jesteście w harmonii. Możecie po prostu dygać wiele godzin w Anglii w jakiejś pracy, która nie jest dla was przyjemna, ponieważ tak naprawdę tylko stracicie na zdrowiu przede wszystkim, jeżeli to jest jakaś bardzo trudna praca. Ale
jeżeli macie okazję mieć jakąś pracę, która jest lżejsza, może nie tak dobrze płatna jak ta praca, ta trudniejsza, ale jesteście więcej szczęśliwsi, macie więcej czasu dla rodziny, macie więcej czasu dla siebie, na swoje zajęcia, na swoje pasje, na realizowanie swoich pragnień artystycznych, czy to malowanie, czy to robienie muzyki, czy jakiekolwiek inne pragnienia, no to tym lepiej dla Was. Dlatego polecam Wam zawsze przemyślenie tej opcji, żebyście dobrze się czuli ze sobą samym i żebyście w własnym życiu mogli się realizować pod każdym względem, czy to artystycznym, czy to tworząc jakąś muzykę, czy tworząc jakieś wykłady piękne, czy warsztaty, czy cokolwiek innego. Na marginesie chciałbym też skomentować, iż nasza firma produkuje aronit, na linku pod YouTube'em możecie go zakupić. Jeszcze raz pozdrawiam z Teneryfy i do widzenia.